Aktorzy Częstochowskiego Teatru na powrót żywej publiczności czekali jak na pierwszą randkę. To jest niesamowite święto w tych czasach zarazy, że możemy zagrać dla publiczności. Czekaliśmy bardzo długo na publiczność. Wszyscy są bardzo podnieceni tą sytuacją, czeka się jak na randkę niemalże. Więc tak, dla aktorów, dla mnie jako reżysera, dla wszystkich ludzi w teatrze jest to właściwie święto. Pracujemy po prostu dla ludzi, pracujemy dla widowni i nasza praca ma wtedy sens, kiedy możemy pokazywać nasze owoce właśnie publiczności, która przyjdzie i która może posłuchać, pośmiać się, powzruszać. Cudowna terapia to sztuka o miłości, więc na scenie nie mogło zabraknąć Teresy Dzielski. Bardzo mi miło, że pan tak mówi, a mam to szczęście, że się znajduję w obsadzie tej sztuki z cudownymi kolegami. Dzięki temu jest nam łatwiej, tym mamy większą prawo. Prawda, Valentin? Dobrze, to ja zabieram otwarcie. Czy zostają państwo tutaj, czy rozmyśliliście się? Dobra, dziękuję bardzo. Ta sztuka jest o miłości, o małżeństwie. O tym, że czasami zapominamy rozmawiać ze sobą jak ludzie zakochani i pełni miłości. I ta sztuka przypomina nam, że warto jest ze sobą rozmawiać, przypominać sobie najważniejsze chwile w swoim życiu i dlaczego się poznaliśmy, dlaczego jesteśmy ze sobą. No i co jest najważniejsze, jest dobry finał, ponieważ wszystko się dobrze kończy. Jak powiedziała nam Teresa Dzielska, trema aktorowi zawsze towarzyszy. Nie tylko po tak długiej przerwie. Zawodowy aktor zawsze miewa tą tremę, szczególnie przed premierą. Ale jest tak wielka frajda i tak wielkie spragnienie właśnie bycia z naszą wspaniałą publicznością, że cała reszta się nie liczy. Jak wielką miłością publiczność darzy Częstochowski Teatr, może świadczyć fakt, że na lutowe przedstawienia zostały wyprzedane wszystkie bilety. Wolne terminy są na marzec. Chciałam państwa bardzo serdecznie zaprosić na nasz spektakl, najnowszy. Najnowszy spektakl, komedia, cudowna terapia. Myślę, że każdy z was znajdzie coś dla siebie. I mężczyźni, i kobiety, i to, co się dzieje czasem w naszych domach, zobaczycie to w dosyć humorystycznej odsłonie i bardzo uroczej. Serdecznie zapraszam.